kanał, moi serdeczni, najserdeczniejsi przyjaciele. Kolejny odcinek, moi drodzy, i wchodzę sobie na Wojanowice. Oczywiście już wróciłem na Wojanowice. No i jest problem. Jaki? Nie mam itemów. Moi drodzy, to jest drugi raz, gdzie ten on zabiera mi itemy. Nie wiem w ogóle z jakiego powodu i po co. Nie wiem, czy on chce mi zrobić na złość, czy o co mu chodzi. Naprawdę drażni mnie to. On mnie już zaczyna tak denerwować, no. Drugi raz, pod rząd, ale ogólnie drugi raz bierze mi moje itemy i kurde sobie zabiera po prostu i nie wiem, znowu je gdzieś dam, nie mam na pojęcia, gdzie one są. Moi drodzy, na samym początku zostawcie łapeczkę do góry, zasubskrybujcie ten kanał, no i na ekranie trzech ostatnich obserwujących dziękuję każdemu, że mnie obserwujecie, a teraz rozpocznijmy ten odcinek, no chciałbym odzyskać swoje itemy na tablicy, ale mało tych informacji. Halo, mało informacji, on? Coś mało informacji dzisiaj? Dlaczego? Nie, witaj! Nie no, kto? To nie do mnie chyba. Witaj, prezydencie Wojanowic. Mam nadzieję, że cieszysz się z powrotu. Oczywiście idź do tablicy prezydenta w domu. Nie, zaczyna się ta sama historia, widzowie. Pluję na ciebie. Nie, dobrze, moi drodzy, chodźmy. W takim razie... Nie? Chodźmy, okej. Może się czegoś dowiemy. Chodźmy. W ogóle, moi drodzy, strasznie w Wojanowicach dużo się zmieniło. No, bardzo, po prostu, że... No dużo budynków jest nowych po prostu, no to nic z tego tutaj nie było, ale bardzo mi się tu podoba, naprawdę klimat jest wyśmienity, Matrunen to zrobił. Jezus, weźcie z tymi tabliczkami, was chyba pokręciło. Nie, to musiał Matruner zrobić na stówę, ten on mu kazał pewnie. Jezu, ale to jest straszne, ja nie wiem czemu to się tak w ogóle stało, dobrze. Okej, są, tak, to jest zobądź kotka. Jak zdobyć kotka, co? Bo to, tablica, to jest moja tablica, nie wiem co to jest. To jest w ogóle jakaś nowa tablica, okej. Spokojnie. Nie masz przedmiotu. Tu. O, aha, moje przedmioty, dobra, nie ogarnąłem. Ale wszystkie są na tronie, na twoim, na tronie. A, na moim pomniku, idź tam i sobie je zabierz. Uwielbiam ci to robić. On mi to uwielbia robić, moi drodzy. On uwielbia mi brać itemy i je sobie dawać byle gdzie. No znowu. Czy ja znowu muszę na swój pomnik wchodzić, no tam trochę. Okej. Oprowadź widzów po nowych zakątkach Wojanowic. Idź na nowy najwyższy punkt Wojanowic i wykonaj skok wiary. On jest... To jest powalone już. A tu może są moje... Nie. Już myślałem. Wezmę sobie te marchewki, bo nie mam nawet czego jeść. Wywalać mi z tymi... Z tym, dobra. Moi drodzy. Mam wykonać jeszcze jakiś skok wiary. No to już jest w ogóle powalone. Jakie tu jest najwyższy? No z tego, nie? Pisze nowy najwyższy punkt. Czy to jest ta spirala? Ale ona się kończy tam. Nie! To jest przerwana? Nie respi mi się tak jakby. No nieważne, dobrze, zaraz ogarniemy. Najbardziej teraz chcę odzyskać swoje itemy, których naprawdę. No i znowu ta tabliczka. Boże, panie prezydent. Spadajcie mi z tym. Zmieniało się tu coś, ten sam parkour. Siema, siema, siema. Nie, ja! Ja zginę. No to jest 100%, że ja zginę. Ja nie mam... Jezus, ja zginę, no 100%. Bez zbrojki tu skakać. Przepraszam. Przepraszam, gdzie teraz? Czemu tu jest szyba w ogóle? Co tu się pozmieniało? Mój pomnik piękny się pozmieniał. A, Jezuniu. Nie wychodzi mi. Teraz tu? Ale nie, to i tak było w ogóle chyba. No, jesteśmy. No gdzie jest? A, na tronie. No dobra, już myślałem, że tutaj. Ale moja głowa wygląda dziwnie od środka. Widzicie, pusto w tej mojej głowie. Nie mam mózgu. No gdzie jest tabliczka? Na tronie. Jak się nam dostać? Przepraszam, dobrze, to jest podwójny skok. A jest, faktycznie. Wszystkie moje itemy tutaj są. Ale to w ogóle są itemy z mojej bezludnej wyspy, a nie moje itemy takie, wiecie, moje itemy dawne. Nie wiem, gdzie one są, tak szczerze. Dobrze, zbierajmy to wszystko w takim razie. No, bo tego jest masę. Ja bym to odłożył. A nie mieści mi się, co... Co mi się nie przyda? Powolne opadanie. 9 chleba mi się nie przyda, dobrze. Bo ja mam to. Dobra, bierzemy ten chleb. Dobra, czekajcie. Nie chcę tego. Pokładam sobie, nie, tej tabliczki nie chcę. Pokładam sobie tej temki. I można działać chyba, co? Można działać? Oczywiście, że można działać. Da się tu jakoś zejść szybciej niż kurde tym parkurem. Proszę, powiedz, że. Nie, no nie trafię tam, no nie ma szans, dobra. Wróćmy. Mam zbrojkę w miarę, teraz to już mogę skoczyć, skok wiary wykonać już nawet tutaj. O, od slajma się na przykład odbić. Ciach. 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 Ciach.
Kurde, dobra, nieważne. Okej, okay, moi drodzy, sprawdźmy, co tam było. Czy tam było następne zadanie, to było... Wejść na najwyższy punkt? Nie, sprawdźmy to, bo nawet nie pamiętam. Wykonaliśmy tak. Spokojnie, to już zrobiłem, spadaj. Jak on mnie denerwuje, znowu mi itemy kradnie, to jest żałosne. Ja w ogóle nie wiem, jak on bierze itemy z tego, z ekwipunku. Oprowadź widzów po nowych zakątkach Wojanowic. Dobra, potem wykonaj skok wiary, super. Ciekawie się zapowiada odcinek, moi drodzy. No, a właśnie, Jezus, najważniejszej rzeczy nie poruszyłem. Moi drodzy, wy mi w komentarzach pisaliście, że Wojan wrócił na Wojanowice. Co? Na pewno? Czy wy ze mnie jajka robicie, czy... Bo tak mi pisaliście i tych komentarzy było mnóstwo. I teraz nie wiem, czy wam... A czy wiesz, ja zawsze wam wierzę, widzowie, ja zawsze wam wierzę. Ale... Czy wrócił? Wątpię. I nie wierzę w to, szczerze. Wam... Ja wiem, ja chcę wam wierzyć, ale... To jest tak mało możliwe, że ciężko mi w to wierzyć, widzowie. Naprawdę, no... Jeśli to jest prawda... Cieszę się. To będzie super. No to będzie na pewno fajnie, ale no nie wiem, no dobra. Przeczekamy, moi drodzy. Spoko, napisaliście mi w komentarzu, że może Wojan właśnie jest i żyje. W ogóle mam lekki katar, moi drodzy, przepraszam, że czasem tak mówię jakby przez nos, ale alergia, nie? Dobrze, no okej. Okay. Mieliśmy mam was poprowadzać po Wojanowicach. Okej, okay, także tu jest. Co tu za kociarnia jest? Jaka. Dlaczego tu jest taka kociarnia? Czemu wszystkie... Czy to są wszystkie koty Matrunera? Ja pierdzielę, jaka kociarnia tu jest? No tu jest w ogóle jakiś tak... Jakby to powiedzieć, nie wiem, jak się to nazywa, ale... Jest taki se budyneczek ładny, biały. Ciekawy, jakiś grzyb nowy. Okej, okay, ten budynek mnie ciekawi, bo to jest taki domek na drzewie w ogóle. Ten mnie naprawdę ciekawi. O, jak 6 na 10? Jak ja tu mam wyjść? A, tu są liany. Dobra, jestem. Ej, ale ładnie. Patrz. Jaki fajny klimacik. Pa, da się tu wejść? A, tu trzeba parkurem wchodzić. Nie. No nie da się tu wejść. Chyba, że tu nie trzeba wchodzić. Albo tu. Bo tak? Nie, no nie, no tu nie trzeba wchodzić. Jezu, ale ten dach dziwnie wygląda. Da się wejść na dach. Czekaj. Ciach, jesteśmy. Ale dziwny budynek w ogóle. Mega dziwny. To jest taki... Domek na drzewie, dach z siana. Kurde, jak na jakimś dzikim zachodzie, czy gdzie tam. O tu, a patrz co tu się dzieje. W ogóle przez wszystkiego dym leci, nie? Nie wiem, o co chodzi. Jak to sprawdzić, tu były bodziarki, tak? Oczywiście, a one są przerobione w takim bardziej starym stylu. Ale fajniusie, czekaj, jak tu, nie, tu się nie da wejść. A, bo tu nie ma tych. No ale to są bodziarki. Pa, o, to jest najlepsze, zielono. No, także, no, budynek jest naprawdę ładny. Matruner, no, to Matruner wszystko budował i szacunek wielki, bo wygląda to epicko. Tutaj jest jakaś plaża w ogóle. Tej plaży nie było i tu jest jakaś, a, tu są takie te parasole. O, jaki ładny. Ja, tu jest taka... O, ja! Jak... Ale tu jest taki fajny klimat teraz. Strasznie dużo rzeczy w ogóle Matruner pozmieniał, naprawdę. Mega dużo rzeczy, patrzcie. Jaka ładna. Ile tu jest żółwi w ogóle? Zarąbiście tu jest. I tutaj mamy taką fontannę, tu jest przejście i to jest do morza dociera. Zarąbiste. Mega mi się to podoba. Jest jakaś tabliczka. Poszukaj tajnego przejścia. Tak, mam szukać tajnego przejścia? Tu? Nie, no nie będę szukał żadnego tajnego przejścia. To nie jest moje zadanie. Nie mam zamiaru wykonywać od kogoś zadań. Dobra, czy tu się coś pozmieniało? Tutaj nie. A, właśnie te powiększone miejsce Wojanowic. Tu trzeba, moi drodzy, kiedyś znowu coś wybudować w końcu. W sensie ja planowałem ten taki wieżowiec tutaj zbudować. To ogarniemy też, ale dobrze, chodźmy dalej. Bo chcę sprawdzić, co się jeszcze pozmieniało. On mi każe was poprowadzać. Ja w ogóle chciałem to sam to zrobić i tak. Także akurat fajnie. Ale dobrze, chodźmy. Chodźmy w takim... O, tu co? A, ja wysadzałem ten pomnik. Ja wysadzałem ten pomnik. Jezu, jako tu jest dziura! Co? Jakim cudem to odpala TNT? Ej, ten TNT jest zbugowane? O nie chciałem! Nie. Aha, jeszcze to! Nie, ja tego nie niszczę. Puta... Ja nie mogę, to Matruner jest takim kozakiem z tego. Ja pierdzielę, co za chłop, co on zbudował. Nieskończoną niszczarkę. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej.
Tu jest jakaś ta spirala, na którą będziemy musieli prawdopodobnie wejść. I coś jeszcze pozmieniało. Tam jest ten nowy budynek. Tu właśnie, bo tu też jest pusto. Tutaj się chyba nic jeszcze nie pozmieniało. Tak coś mi się wydaje. Tak, tu jest tak samo. Okej, zejdźmy. Zejdźmy i będzie łatwiej tego poszukać. Tu jest domek Kati. Kati w ogóle dawno nie widziałem, naprawdę. Ale dobrze, chodźmy dalej w takim razie. Tutaj jest ten. Tu się nic nie pozmieniało. Tu mamy po prostu. Tu się najbardziej pozmieniało, w tym centrum. Tu jest jakiś bloczek, nie wiem czemu. A tu się pozmieniało. Pa. I to! Ja pierdzielę. Ale tu jest tak ładnie. Naprawdę, te wodospady. To jest gold. To jest tak fajnie wygląda. To. I lecimy. Mega ładnie to wygląda. Takie fajne zejście. A tu w ogóle jest jakiś taras. Złudek zrobiony. Patrz, normalnie taras. Słyszę, a osadnicy są na dole, faktycznie. Patrz jaki dom, to jest taras z tego domu. Megaśno, o nie, tu jest pomnik od Wojtka. Moi drodzy, tu jest pomnik od Wojtka. Zabieram tą głowę, przyda mi się. Przyda mi się ta głowa. Czy tu coś się zmieniło? Nie, tu jest nadal porozwalane wesołe miasteczko. Spoko. Czyli tutaj nic, w ogóle to jest też powiększone, bo Matruner też zmienił właśnie te mury. I te mury są zmienione i tak to wygląda. To jest pełno, Jezu, czemu one wszystkie w ogóle tu wchodzą? O co tutaj chodzi? One zamiast bronić miasta, tu w ogóle już nie ma wieśniaków, będzie trzeba przyprowadzić. To one wszystkie ten... nie wiem dlaczego tak się dzieje. Dobra, czyli zmieniło się tyle, zmieniło się moim zdaniem bardzo dużo. W sensie strasznie taki fajny urok teraz mają wojną widzę. I nie wiem o co chodzi z tym budynkiem, będę nie... Ja pierdzielę, to z tych... to! Widzicie, tu jest cały porozwalony ten budynek od Wojtka i ja naprawdę nie wiem dlaczego. Nie wiem czemu to jest w ogóle zniszczone. I co się tu stało? Co to jakiś kurde wir powietrzny przeleciał, czy kij wie co tu się stało? To jest tak wszystko porozwalane, że to jest dla mnie niepojęte, naprawdę. Dobra, chodźmy tutaj. Jezus, to jest... Cały budynek jest do remontu. Że on też dawał taki urok, dlaczego to jest zniszczone? Co tu się stało? O Jezu, dobra. Spadam stąd. Siema. Nie ma sensu tutaj wchodzić do góry, bo tam jest wszystko poniszczone, tam się nawet wejść nie da. Dobrze. Moi drodzy, wydaje mi się, że was oprowadziłem mniej więcej po Wojanowicach Nowych. Pozmieniało się, no dużo widzowie, nie ma co, dużo się pozmieniało. Teraz musimy tak, iść na najwyższy punkt Wojanowic i wykonać skok wiary. No super. Skok wiary, no co mam się zabić po prostu. No to jest chyba ten punkt, no nie wydaje mi się, że jak nowy, no to ja tu innego wyższego punktu niż te drzewo nie widzę oprócz tego, także wchodźmy na spiralę. To jest, nie wiem, ale to kurde, co to w ogóle jest, ja jestem ciekaw, chodźmy tam na samą górę. Co to w ogóle jest, czemu to w ogóle idzie do nieba i to idzie prawdopodobnie w ogóle do wysp, do tego skybloka dawnego to idzie i to, nie wiem czemu, nie wiem. Mnie nie pytajcie widzowie, mnie nie pytajcie, ja nie mam pojęcia, kurde idź szybciej. Andrzeju, moi drodzy, teraz w ogóle takie najbardziej late'owe są filmy, z tego co widzicie, ale od poniedziałku, moi drodzy, będzie bomba, uwierzcie, warto śledzić, teraz takie light'owe filmy. Dobra, wchodzimy do góry, co mi chodzi po tym dachu, po tym budynku zniszczonym. Jezu, jak tam się będzie wchodzić długo, daj spokój, co to w ogóle jest za spirala, spirala nienawiści. Dobra, wchodzę i będę wchodził sobie i to zajmie mi pewnie tydzień. Jezus, prawie spadłem. Ja nie mogę, jak tu się będzie długo wchodzić. Daj spokój. Już mi się nie chce. I ja nie mogę, jak to jest daleko. Czekajcie, ostatni kolor zielony. Niebieski jest ostatni. Dobra, jak już będę widział niebieski, to mogę świętować. No tutaj spadnę, to jest śmierć, moi drodzy. To jest dla mnie po prostu śmierć. Ja nie mogę, jak tu się długo wchodzi, zamiast takie schody zrobić. To wygląda jak taka tęcza, taka spiralka. O, ale się wchodzi długo. Ale to ładnie wygląda na mapie. W ogóle jest ciemność, kurde, jeszcze ciemno mam w ciemności, ja nic nie będę widział. Jak ja mam wykonać skok wiary do wody, jak ja nic nie będę widział. Przecież to jest skok wiary, nie muszę do wody, ale ja chcę do wody, bo nie chcę się zabić, to jest oczywiste. Ale kurde no... O, niebieski się zaczyna, błękitny musi być taki. Pa, już jesteśmy na tym poziomie, patrz jak blisko. Siema. Dobra, proszę, nie spadnij, błagam. Proszę, nie chcę spaść, please. Proszę, oj, patrz gdzie jesteśmy. Jak mnie tu dawno nie było. A tam jest to więzienie. Pa. No, to jest chyba wyżej niż ten. To jest chyba na tym samym poziomie, co to drzewo. Ale to jest nowy, najwyższy punkt. Czyli, no bo to jest chyba na prostu najwyższy już... Da się tu budować w ogóle? To jest jakaś ta tabliczka. Nie da się budować. Nie, zombie, jak ty mnie zrzucisz? Spadaj! Ale już! Jak... Czekaj, bo ja słyszałem szkielet, tak do mnie strzelał. Dobra, nieważne. Okej. Wykonaj skok z tego miejsca. Pa, diamencik!
Diamencik. Nie, no ja nie chcę spadać, przecież zginę. Czekaj, czekaj, czekaj. Wykalkulujmy to, okej? Skoczmy do wody. Jezu, ja tu... Tu się nie da skoczyć. Tu się nie da skoczyć do wody. Ja bym musiał jakoś tam polecieć. To jest możliwe? Proszę was. A może do tej fontanny? No nie masz szans. Ja wolę... Nie. Jezu, czemu ja mam w ogóle wykonywać jakiś skok wiary? Co on sobie ubzdurał? Dobra, widzowie, trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Lecę! Pa, 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 pa. Leć, błagam, uda mi się. Yeah! Żyję. Skok wiary wykonany, moi drodzy, zadania dzisiaj lejtowe. Dałem radę. Idziemy zniszczyć tabliczkę, moi drodzy. Wykonaliśmy. Wykonaliśmy największy skok wiary w moim życiu. Myślałem, że zginę i poobijam się jeszcze od pięciu ścian, ale jednak to jest jak dropper, moi drodzy, jak spadek w dropperze. Dobrze, chodźmy rozwalić tam tą tabliczkę. No i moi drodzy, my dzisiaj wykonaliśmy wszystkie zadania. A, już zniszczyłem, spoko. Moi drodzy, zadanka wszystkie wykonaliśmy, no. Proste były, lajtowy film. No, ja się cieszę, ja mam dzień wolny. Moi drodzy, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę do góry, widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i wpadajcie na Instagrama. Siema.